Cześć wszystkim, z tej strony Drake i mówię do Was z, miejmy nadzieję, krótkim ogłoszeniem, mianowicie tak, to co wspominaliśmy z Kacji, już jakiś czas temu na streamach w końcu stało się faktem, i odpaliliśmy opcję wspierania nas przez YouTube'a na dobrą sprawę, to jest głównie opcja dla osób, nie, którym chciałyby wesprzeć kanał i stać się tutaj częścią osób nie wiem, głosujących itd. itd. Ale po prostu niewygodnie jest im korzystać z patrona czy donateów. Wiecie, serwisów zewnętrznych wolą trzymać wszystko na YouTube, wszystko po prostu pod ręką. I teraz mają opcję, ponieważ właśnie odpaliliśmy wspieranie. Jest tutaj tylko jeden próg, ponieważ nie mam bladego pojęcia, jak mógł inaczej rozwiązać kwestię głosowania? Ponieważ więcej progów oznaczałoby więcej głosów i nie mam pojęcia, jak miałbym to rozdzielać. ale w każdym razie tak. Jest jeden próg, jest to próg 20 złotych i teraz coś, od czego chcę zacząć, nim przejdę do tego, jak widzę działanie tego do tej pory, bo to jest wszystko póki co opcja bardzo testowa. To coś, na co naciskam bardzo, to jeśli wspieracie nas przez patrona, albo jeśli jest wam to obojętne, z czego korzystacie, Proszę byście jednak wybierali patrona, ponieważ YouTube skubie niesamowitą prowizję z tego, żeby z, z każdego, z każdej waszej wpłaty YouTube pobiera duży procent. To jest chyba 30% czy coś takiego, więc, no, chcecie wspierać, jeśli chcecie wspierać mnie, no to fajnie byłoby większość, zdecydowana większość tego, co płacicie faktycznie trafiało do mnie, a nie było rozbijane gdzieś tam wiecie po kontach przez YouTube za sam fakt, że udostępniają mi kliczek wspierania, prawda? Tak więc to jest to. Naprawdę zachęcam, jeśli, mm, jeśli macie wspierać patron i donaty, niech będą waszymi głównymi przyjaciółmi. Jeśli nie korzystacie z niczego zewnętrznego, jeśli jest wam to niewygodne, wtedy opcja wspierania przez YouTube'a jest dla was. W każdym innym przypadku patron i donate y na streamach. Tak jest po prostu najuczciwiej moim zdaniem. Ale tak, teraz generalnie jak to to wszystko działa? E, otóż, no, jest klawisz wspierania, pewnie większość osób bo widzi, zwróciła na niego uwagę. E, jest tylko jeden próg jest to próg 20 zł, gdzieś tam po środku tego, co mamy na właśnie patronie w Skali jednego głosu w ankiecie, ponieważ tak, również osoby wspierające będą miały dostęp do ankiety na przyszłą serię, która będzie wisiała w sekcji społeczność, w wersji tylko dla wspierających, i tam każda osoba może oddać po prostu jeden głos. No i generalnie ja kiedy taka ankieta by się zakończyła, to po prostu dodam głosy z ankiety dla Patronów do głosów z ankiety YouTubeowej. Boom, mamy wynik. No i generalnie ta seria zostanie nagrana. Tak więc, tak to właśnie będzie działać. Oczywiście, generalnie mamy też rzeczy, które musiałem ustawić, i które będą dla was to małym benefitem w postaci Okej, będziecie na przykład mogli wspierając nas używać specjalnych emotek. Mamy całe cztery showowe emotki, których możecie używać. To są chyba najbardziej klasyczne emotki z naszego serwera Discord. I generalnie, oczywiście, też jest kwestia karty z podziękowaniami, tej z końca każdego filmu. Również będziecie tam wpisywani jako po prostu specjalny, zrobię, wiecie, specjalną ramkę z osobami wspierającymi przez YouTube'a. Jak się tutaj komunikować, jak chcecie być zapisani. Wchodzicie w sekcję dla wspierających pod najnowszy post, czy to będzie ankieta, czy to będzie cokolwiek, i w komentarzach piszecie. I jak chcecie być zapisani na karcie z podziękowaniami, to e, patronów dotyczą podobne zasady, ale to nie o tym teraz. E, więc was też, póki się do mnie nie odezwiecie, że chcecie być zapisani i jak chcecie być zapisani, to nie zostaniecie zapisani. Wiecie, to sprawia, że nikt nie będzie miał do mnie problemów, że coś tam napisałem i nikt o to nie prosił. Tak więc zostawiacie komentarz, hej, wpisz mnie, tak tak i tak. I w ten właśnie sposób zostajecie wpisani już od kolejnego filmiku. Tak więc tak to będzie działać. Hmm. Oczywiście też o tym wspomnę. Może jeśli macie takie życzenie, możecie wspierać nas i przez YouTube'a i przez Patrona. I możecie wtedy głosować i w sekcji Patronów i w sekcji wspierających. Nie blokuję tego, bo czemu miałbym. I tak, generalnie również jeśli oczywiście jesteście wspierającym przez YouTube'a i jesteście na naszym serwerze Discord, odezwijcie się w sekcji dla wspierających i tam i tam po prostu powiedzcie jaki macie nick, to dostaniecie kolorek wspierającego, a może zrobimy pod was nową rangę. Zobaczymy, ilu was będzie. To już pożyjemy i zobaczymy, póki co to jest wszystko bardzo na dziko robione, jak to u mnie. Zobaczymy czy to w ogóle będzie miało e, wzięcie, czy w ogóle będzie opłacać się to trzymać. Pożyjemy, zobaczymy, ale chcieliśmy po prostu z kacji odpalić coś takiego, bo sami jesteśmy tymi ludźmi, którzy jak widzą, że ktoś prosi nas o wsparcie, albo ma jakąś aktywność kanałową, ale ona jest poza kanałem na YouTube, to z automatu to olewamy. I może część z Was też ma coś takiego. E, I tak, to Chyba mniej więcej tyle. Podstawową, właśnie sprawą, na którą najbardziej kładę nacisk, to to, byście, że wspieranie przez YouTube'a, ostatnia z opcji. Niech to będzie opcja na samym dole po prostu. Wszystkie inne są lepsze. Ale jeśli już z niej skorzystacie, no to udział w ankietach jest w sekcji dla patronów. Opcja wpisania na kartę podziękowań jest. Pod dowolnym postęp w sekcji dla patronów. Tak samo tyczy się to kolorku na naszym serwerze Discord. No i oczywiście YouTube tam przyzna jakieś swoje kolorki, odznaki, emotki itd. Z tego będziecie mogli korzystać, bo to coś, co YouTube odgórnie po prostu zarzuca, a ja tylko mogę wybrać konkretnie, co zarzuca. Tak więc to tyle. Wiem, że takie trochę na dziko, ale po prostu zbiera, zbierałem się do ustalenia tego wszystkiego już od dawna i w końcu się do tego siadłem. I nim stracę flow dubania w tym, to chciałem dać Wam znać, więc taki śmieszny mały e, filmik, nawet nie w sumie, wiecie, audio. Z informacjami dla Was. Jeśli o czymś zapomniałem i macie jakieś pytania, piszcie, piszcie w komentarzach, to tam dam wyczerpujące odpowiedzi, ale stwierdziłem, że o czymś takim jednak warto bym powiedział swoim głosem, a nie tylko suchym tekstem i zawalił Was ścianą tekstu do przeczytania, gdzie sam zapomniałbym o połowie rzeczy itd., dalej. ale tak. Tyle ode mnie. Dzięki, że jesteście. Jeśli zdecydujecie się na wspieranie, to wielkie dzięki za to. I zobaczmy, jak ten cały pomysł się rozchula i co uda nam się z tym zrobić. Dzięki za uwagę i narazka.